fail roku. Oczywiście, mikro, standardowo. Wszystko nowe. To witam wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie, potem oczywiście to jest tak, się wszystko robi samemu, to jest to właśnie. I dlatego na evencie offline'owym tak nie będzie, będzie osobna osoba, która będzie całkowicie się stream zajmować. Także od początku witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Dziukens w oficjalnym losowaniu drabinek kwalifikacyjnych do turnieju GG Arena Warsaw 2017, które odbędzie się na Good Game Expo 2018 w Nadarzynie już w dniach od 1 do 4 czerwca. Dzisiaj oczywiście losowanie do gier Call of Duty Infinite Warfare oraz Tom Clancy's Rainbow Six Siege, czyli te dwie gierki, na którym tak wszystko bardzo zależy. Te dwie topowe gry, mi się wydaje, sceny konsolowej. I oczywiście te dwie gry zagłoszczą na naszym kanale, jak i na naszych eventach. Oczywiście teraz, czyli w GG Arena oraz w przyszłości, kto wie. Także odpalam wam teaser, zapoznajcie się z teaserem, jeszcze tutaj chcę szybko jeszcze kamerkę zmienić, żebyście dokładnie widzieli oczywiście losowanie na swoich oczach, także za chwileczkę wracamy. Teraz tajmij Marcel zamknął i spuścił tu! Ale zagrał! Marcel! Bardzo ładne zagrania Marcela! Wyczekał! Zabił pierwszego zawodnika dalej! Ustawił się w takie miejsce, które prawie się nigdy nie sprawdza, jak w tym momencie! Witam wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny. To się wszystko powycina, wszystko będzie bardzo ładnie zrobione. Tak, przechodzimy do losowania. Oczywiście, tutaj mam same drużyny, jeśli chodzi o Rainbow Six Siege. Jeszcze zanim oczywiście zaczniemy całe losowanie, chciałbym zaznaczyć tutaj odnośnie wszystkich free passów, które oczywiście po każdej z gier oczywiście przysługuje jeden free pass, tak? Czyli w przypadku Rainbow Six Siege automatycznego free passa otrzymuje drużyna Unknown and Logic Esport, oczywiście, która całkowicie dominuje całą scenę konsolową w Polsce, jak i jest oczywiście drużyną, która prowadzi tutaj gierkę i całą metę, jeśli chodzi o scenę europejską, która ostatnio bardzo dobrze sobie radziła w pojedynkach typu Major, oczywiście od Esla. I jeśli chodzi o Call of Duty Infinite Warfare, były oczywiście pytania, bo jak już robimy free pass do jednej gry, to robimy do drugiej. Nie wiem, czy już to było wcześniej ogłoszone. Oczywiście free passa otrzymuje drużyna Lucendi Gaming. Trzech zawodników spośród czterech właśnie z tej drużyny wygrywało LANa, jeśli chodzi o naszego ubiegłorocznego LANa, oczywiście Black Ops 3 na PGA. Także oni automatycznie dostają automatycznego oczywiście awans. Nie muszą grać w żadnych gierkach online'owych kwalifikacjach, tylko od razu kwalifikują się na offline'owe granie. Także jeśli chodzi o to, oczywiście mamy sześć tutaj takich śmiesznych kapsułeczek, w której oczywiście jest każda drużyna. Oczywiście jeszcze tutaj przypomnę w międzyczasie, jakie drużyny oczywiście się zakwalifikowały. Sobie tu szybko luknę. Przybliżę oczywiście wszystkie drużyny, żeby tutaj nie było żadnych pomyłek. Jeśli chodzi o turniej Rainbow Six Siege, zapisało się właśnie drużyna Unknown Logic Esport, Invita Gaming, TPKR, Hades Esport, razem właśnie z drugą drużyną też, ale Hades, Alpha Esport, Hell Gaming oraz Atomic Gaming. A jeśli chodzi o właśnie Call of Duty Infinite Warfare, jest to oczywiście 5 drużyn, tak jak wcześniej wspomniałem, Unsurpassed Esport, Lucendi Gaming, Invicta Gaming, Delirium Esports oraz Immense Gaming. Jeśli chodzi oczywiście o Call of Duty, będzie to granie w systemie każdy z każdym, czyli tutaj będziemy losowali seedy, po prostu kto będzie pierwszy hostował gierkę. Natomiast jeśli chodzi o Rainbowa, po prostu siema Jumpy, Wysys Gamesters, dokładnie. Tutaj od razu będzie losowanie oczywiście bezpośrednich spotkań. Jeszcze uniknę wszelkie pytania. Call of Duty, każdy z każdym. Natomiast Rainbow Six Siege gramy w formacie Best of 3, w formacie Double Elimination. No tak, to już jest DKD. Niestety, warunki pracy są takie, nie inne, także oczywiście zaczynamy tutaj pierwsze losowanie. Oczywiście pierwsza drużyna. Już sobie to zacznę, jeszcze sobie odpalę szybko stronkę, żebym sobie od razu zaczął sobie wybierać. Pierwsza drużyna, jaka została wylosowana w tej chwili, to
Hades Alpha Esports. O, czekajcie, muszę troszkę chyba światło zmniejszyć na natężenie światła. Fail. Czekajcie, bo trochę jest za jasno moim zdaniem. Troszeczkę za jasno. Troszkę nie dopasowałem tego naświetlenia. O, teraz powinno być lepiej moim zdaniem. O, chociaż nie. Czekajcie. Czemu jest tak dziwnie? Czemu mi się nie... O, Hades Alpha Esports. Tak powinniście teraz dobrze widzieć moim zdaniem? Chociaż nie. Czekajcie, może odpalę tu światło. To są takie te warunki polowe, nie? Jeszcze też mam taką trochę kamerę internetową niedopasowaną. O, teraz powinno być wyśmienicie. Hades Alpha Esports. Jest to pierwsza drużyna. Czyli ja sobie kładę tutaj. Jeszcze sobie odpalę czat tutaj, żebyście dokładnie, żebym widział, jeśli macie jakieś tam. Ile drużyn jedzie na lana? 4 drużyny. Czyli w tym przypadku do eliminacji zostają się tylko 3. Jeszcze druga drużyna. I z Hades Alpha Esports zmierzy się Hell Gaming. Oczywiście tutaj cała drabinka będzie dostępna na stronie challenge.com. Oczywiście rozsujemy drugie spotkanie. Hades Esports. Spotka się z drużyną TKPR. I oczywiście dwie ostatnie drużyny, które będą miały wolny los i od razu trafią do drabinki wygranych, to właśnie te dwie drużyny, które teraz pozostały. Czyli w tym przypadku na górę drabinki wygranych dostaje się drużyna o nazwie Invicta Gaming. Proszę bardzo. I oni trafiają do górnej części drabinki wygranych. Natomiast drużyną ostatnią, która trafi do dolnej części drabinki wygranych, jest to Atomic Gaming. Proszę bardzo. TPKR, przepraszam. Tutaj mój błąd. Czekajcie. Szybkie takie przejście zrobimy. Myk. Nic nie było widać, tak? Pięknie, wszystko pięknie, profesjonalnie. Studio, kurde, niczym UEFA. O, teraz powinno być lepiej. O, teraz zrobimy tak, jest gitara. Okej, czyli jeszcze sobie to szybko wprowadzę do systemu, żebym wam od razu pokazał. Zaraz oczywiście będzie losowanie Call of Duty Infinite Warfare. Już za chwileczkę. Okej. Zaraz wam tutaj pokażę dokładnie, o co mi chodzi. Czyli Hades Alpha Esport. Hell Gaming. Hades Esports. TPKR. Dokładnie. I tak teraz pojawi się na waszych ekranach dokładnie, jak ta drabinka się kształtuje. Jeszcze wam tutaj wyłączę, o, żeby od razu wam to powiększę. O, tutaj. Gdzie tak się kształtuje dokładnie drabinka, jeśli chodzi o kwalifikacje online do gry Rainbow Six Siege. Czyli oczywiście w pojedynkach pierwszych Hades Alpha Esports kontra Hell Gaming oraz w drugim spotkaniu Hades Esports kontra TPKR i automatycznie do drabinki wygranych zakwalifikowały się drużyny takie jak Invicta Gaming oraz Atomic Gaming. Także zaraz już przechodzimy do losowania, jeśli chodzi o seedy. Tu też mam oczywiście przygotowane listy. Proszę bardzo. Jeszcze mam to powiększę. O. Unsurpassed Esports, Invicta Gaming, oczywiście to nie jest ta sama Invicta, Delirium Esports oraz Immense Gaming. Także zwalniamy blokadę losującą. I tak oto właśnie kształtują się seedy, czyli Unsurpassed Esports, Delirium Esports, Invicta Gaming oraz Immense Esports. Czyli w tym przypadku w pierwszym spotkaniu, pierwszej rundy Unsurpassed Esports kontra Immense Gaming, potem Delirium kontra Invicta. Czyli w tym przypadku w pierwszych dwóch spotkaniach hostowe będą drużyny Unsurpassed oraz Delirium
eSports.